Witamy, witam Was dzisiaj z Heleną, której chce się od rana pracować. Prost. Ja przyszedłem tutaj z jedzonkiem moim, cyk. I to nie reklama. Płacę za to grubo, żeby to jeść. Nic mi nie dali jeszcze. Ostatnio napisali maila, że podwyższają o 10%. Ale są tak zajebiście dobrzy, że się za to płaci. Dzisiejszy dzień będzie bardzo luźnym vlogiem. Jest godzina 8:18. Wstałem jakieś pół godziny temu. Jakby nie było, dzisiaj ma również mój tata urodziny 75. Z czego wszystkiego najlepszego. Oczywiście możecie mu złożyć życzenia. To jest ten mój tata, to jest ten... Kurde, zaczekajcie. Krzywo była kamera. Albo chuj. Krzywo była kamera, ale ja wam powiem tak. To są vlogi z życia wzięte. I w dupie mam to, że krzywa była kamera. Po prostu była krzywo. W życiu też tak się zdarza, że coś się kurwa nie udaje. To ja nie będę teraz specjalnie nagrywał tego wstępu jeszcze raz. Po prostu z życia wzięte. No i tyle. Więc kochany tatusiu, w dniu twoich 75 urodzin za chwilę idę ci życzyć wszystkiego dobrego, zdrowia. Jesteś wielkim człowiekiem. Masz koło sobie mnóstwo ludzi, których przyciągasz jak magnes. I super. I bardzo się z tego cieszę. Najważniejsze, żebyś ty był szczęśliwy, bo w życiu powinniśmy tak robić, żeby być szczęśliwym. I jeżeli jesteś szczęśliwy, to jest wspaniale. Bądź jak najdłużej. No, a was wszystkich proszę również o życzenia dla dziadka. Możecie Złotych Jaj posłuchać na przykład. A więc można w ten sposób gdzieś tam przeżyć jego urodziny. Dziadek jest w doskonałej formie, co mnie bardzo cieszy. No i świetnie ogólnie. No dobrze, słuchajcie. Lecimy z vlogasem. Czołóweczka i przeżyjmy ten dzień wspólnie. Elo. Nie wypuszczę ciebie z rąk. Będziemy latać całą noc. Zabiorę ciebie na wakacje, które trwają cały rok. No sądzę, że śpi, zaczekajcie. 8:26. Raczej śpi. No dziadek to tam życzenia już odbiera na bank. Cały dzień dzisiaj będą mu dzwonić. Chociaż z drugiej strony to jest takie może niefortunne, co teraz powiem. Ale też wiem, ile już taty przyjaciół poumierało niestety. Bo to już wiecie, no w tym wieku to tak jak tata mówi, że raz w tygodniu jest na pogrzebie. Niestety, tak to wygląda, kochani. Dobra, moja mama śpi plackiem. Nawet jej wam tego nie pokazałem. No to wyglądało tak. I oraz tam ma okno, bo dzisiaj przyjechał do nas. Bo dziadek tu jest tak, jak można powiedzieć, sometimes, od czasu do czasu. A mieszka normalnie w Poznaniu. No ale dzisiaj trudno, żeby był w Poznaniu. Jedziemy zobaczyć, czy uda nam się kupić gdzieś tak wcześnie, bo o 10:00 mam trening już, dlatego ja to muszę w 1,5 godziny załatwić. I moja siostra kupuje prezent. Kupujemy mu takie bony do sklepów, chyba tam Van Graft i tak dalej, żeby się ubrał fajnie jakoś, bo mój tata się lubi ubierać dobrze, bo dobrze wychodzi, a więc stwierdziliśmy, że to najlepszy, najtaki praktyczniejszy dla niego prezent w takim wieku, on już jest, no gdzie ma rentę, nie? Czy tam emeryturę, nie wiem. A więc myślę, że będzie się z tego mega cieszył i lubi mój tata whisky. Ja mu kupię Blue Labela, to jest taka, no już bardzo dobra jakościowo. Łycha też pojedziemy kupić do Arturo chyba. No. Więc jedźmy zobaczyć, jak to wygląda. Pik, pik, pik. Ja pitole, teraz mi się przypomniało, kochani, że ja dzisiaj jeszcze oprócz pięknych rzeczy, jakie są urodziny mojego taty, oprócz treningu, przygotowania się do wakacji, idę do dentysty. Na szczęście uwielbiam Jareczka. Wiecie co, ja a propos dentysty, taki ciekawa historia. Ja musiałem poznać dentystę prywatnie, żeby się po prostu jego nie bać, nie? I tak się też stało. Poznałem dentystę i wtedy zacząłem do niego chodzić. O, jest Blue Labelek. Ale to jest. No to mamy 30-letnią whisky za kafla. Nie, ale wiecie co? Ona już chyba z 20 lat temu kosztowała z 800 zł. Bo ja często na takie urodziny, jak są takie, no już naprawdę jubileuszowe, to ją kupuję. Takie, wiecie, jak ktoś, no,
taki ma już wiek spory, no to wam powiem, że jakoś mocno nie podrożało, jak 20 lat temu kosztowało z 800, 7 może, no to co, 30% przez kurde 20 lat, co to jest, to policzcie, ile gaz czy prąd nam podnieśli przez 20 lat, 50 000%. Myślałem, że to cukiernia, a to mięsny. Dobra, dziękuję bardzo. Zaraz wam pokażę, są tak kozackie. Cudowne. Lecimy. Złapałem się na takim przemyśleniu, spostrzeżeniu, bo to jest spostrzeżenie, uważam, że nawet jak się rano troszkę gorzej czuję, dzisiaj mnie głowa bolała. A, no meteopata, nie? Co chwilę pada, nie pada, ciśnienie spada, rośnie, no ale okej. I jak się przeboleję i mówię, dobra, nie ma co narzekać, kręcimy vloga, to naprawdę zaczynam go kręcić, mija godzina, dwie, trzy i mnie ta głowa przestaje boleć i nie muszę brać żadnej tablety, nic. Nie wiem, albo się skupiam po prostu na czymś innym, a nie na bólu głowy i po prostu przestaje boleć. I myślę, że to jest mega prawdopodobne, bo normalnie wiecie, boli, a tak po prostu jestem zajęty kręceniem vloga. Albo trochę ciśnienie się podnosi de facto, no bo coś robię, prawda? Serce bije mocniej, przepływ krwi i to się jakoś stabilizuje. W każdym razie po prostu vlogerstwo jest lekarstwem na ból głowy. No i taki wniosek z tego wszystkiego. Nie wiem, jak to się dzieje, ale fakt jest taki, że kurde, bolała głowa, głowa nie boli. Co to jest, Szymon? Co? Co? Że motor? No! Honda Transam z 99 roku wyszło i tylko 500 sztuk w tym malowaniu. 500 sztuk? No. Ale tak pomalowanych, tak? Tak, bo to jest HRC. No. 50-lecie Hondy wypuścili 500 sztuk tego malowania HRC Honda Racing. Okej. Okay. 99, wartość tylko rośnie. No! Człowieku, ale hit! One razem z Afriką Twin, czyli drugi taki flagowy model, no, startowały w Paryż-Dakar. Trzymajcie kciuki, wjeżdżam do Jareczka, najlepszego dentysty w Polsce. Jestem. Ten uśmiech. No. Pięknie. Jadę sobie do Chorwacji. Będzie wspaniale. Patrzcie to. Pierwsza zasada jest taka, że tu trzeba wchodzić w skarpetkach. No, ale zaraz dowiecie się czemu. Para! No po prostu jest taki czad. Ja po prostu się zakochałem. Wiadomo, że tu musimy jeszcze, będą wyszorowane, wyprane te kanapy. Tu Asia jeszcze będzie jakiś stolik, poduchy. No ale po prostu jest ogień. Ta wykładzina jest. Tutaj jeszcze książki przeniosę na dół, do sypialni. A tu chcę wsadzić moją kolekcję Lego. No myślę, napiszcie, czy to fajny pomysł, żeby tutaj właśnie teraz przenieść całe Lego. Tak na siłę się zmieści, nie wszystkie zestawy, ale może jakoś tu jeszcze poukładam i wtedy te większe, wyższe i to się wszystko zmieści. Okej, okay. Stylóweczka gotowa. Taka skromna, ale klasycznie najlepiej, tak zawsze uważałem. Jedziemy do tatuśka. 7,5 dychy. 3/4 wieku, kochani. O ile? O 66 więcej od ciebie. Kawał życia przeżył. Dziadek nasz. I ma formę jeszcze spokojnie do setki pociągnąć. Ale myślę, że on walnie jakiś rekord Puszczykowa, wiesz? Znaczy Poznania. Bo w Puszczykowie to jest goście. Lati babcia. Ty już ładnie się dzisiaj dałaś, babulka. Ile się już dzisiaj wychlałaś? Padrinek. No. Tak mi się coś wydaje, że to Violeta ma urodziny. O Boże. A ja widzę. No, tatuś, wszystkiego dobrego. Jeszcze taka od nas flaszeczka. Kurwa, dobrze się mi. No. I tata, od nas wszystkich. Tylko żeby mama ci tego nie porwała. Dokładnie, mama to już tyle porwała, że... To jest taka do Galerii Poznania, tej takiej wielkiej, no, taka karta, że możesz płacić w każdym sklepie i masz tu 3000 do wykorzystania. O matko! Chcielibyśmy, żebyś się ładnie ubrał. No, żebyś nie wyglądał jak spod żabki. Więc do Van Grafa niech cię mama weźmie albo co. Ale, a babcia może się ubrać. Dziękuję wam bardzo. No. Bardzo wam wszystkim dziękuję, że żeś się zaszczycili. Ja zaraz
tym urodzinowy mój dzień, który już przeżyłem troszeczkę tego życia. Bo 75 lat to nie jest dużo, ale nie jest mało. No, to nie jest dużo? Nie jest dużo, ale to nie jest mało. No. Sam raz. I jestem tak szczęśliwy, że mogę być z rodziną, bo to jest najważniejsze. Zawsze mówiłem, bo inni myśleli, że może to. Ja zawsze myślałem o rodzinie. Chociaż byłem za domem, chociaż byłem w różnych zanurzeniach. Ale rodzina była dla mnie najważniejsza. Bo ja bym dzisiaj nie miał rodziny. Bym was nie miał. Jakby to wyglądało? I dziękuję wam, że przy tym uroczystym dniu, bo następne będzie za 5 lat. Nie wiem. No będzie nawet za 25. No. Więcej nie będę wam mówił. No. Resztę sobie dopowiedzcie sami. To powiemy. Dziękuję, dziękuję. Trochę ubolewam, ale wnuk no jest na wakacjach, on mi powiedział. A na 100 lat się podobno kupuje garnitur. To kupię wtedy... Na stówkę, a wiecie czemu? Podobno do trumny się mówi. No, ale... Dobra. Na stówkę. No. Ale coś chamski. Wypijmy. Nie, babcia teraz no, wypijmy za zdrowie, no. Stolatka, ale nadzi już nie ma. No nalejcie jej to. Nalejcie nadzi coś. Już lejemy. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Nie wierzę. Hej, Juras, oby to nie był nasz ostatni taniec. Depresja urodziny. Oby to nie był nasz ostatni taniec. Jezu! Co tu jesteś? Tu jest pies jakiś. Chmurka. Chmurka. Zdjęcie na ulicy. Dobrze, jesteśmy po urodzinach. Jak babcia? Super. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Jeszcze sobie zrobię jednego drinka. Serio? Tak. Jeszcze? A dlaczego nie? Takiego malutkiego? Jesteś pewna, że jeszcze chcesz zrobić? Jeszcze chcę sobie zrobić drineczkę albo dwa. La 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 la. Urodzinki fajne, nasz taki obiadek bardziej. Juras na pewno będzie tam jeszcze teraz 50 kolegów jego przyjdzie, znając życie, bo teraz cała gwardia Poznania musi przyjść.
Myślę, że wróci około 3:00, nad ranem oczywiście. To jest cały Juras. Trzymajcie się. Jutro widzimy się o godzinie. Tak, 20:00. Subskrypcja, komentarz. Udostępniajcie tego szalonego vlogera. Zdrówko.